takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt L to jest projekt Komisji Zdrowia. Sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2012. Paragraf 1. Zmienia się zakres rzeczowy zadań powierzonych na rok 2012 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych podjętych uchwałą nr 10/163 z 27 września 2011 roku w paragrafie 1 punkt 5. Paragraf 2. Rezygnuje się z zadania pod nazwą przystosowanie zaplecza sanitarnego zlokalizowanego przy dużej sali gimnastycznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie. Kwota była przyznana wówczas 18 tysięcy złotych i przeznacza się na realizację następujących zadań. 1. Dofinansowanie remontu sanitariatu w pawilonie C. Kwota 10 tysięcy złotych. I 2. Dokończenie remontu tarasu przylegającego do pawilonu B. Kwota 8 tysięcy złotych. Łącznie jest to ta kwota 18 tysięcy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zmiany zakresu rzeczowego powyższych zadań spowodowane są wyższą kwotą niezbędną na remont sanitariatów niż przyznana przez Radę Dzielnicy w uchwale z 27 września 2011 roku. Tu jest pomyłka. 7 września. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu za zabranie głosu, za zaproszenie treści projektu uchwały. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, wobec czego poddaję projekt Komisji Zdrowia pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu? Stwierdzam, że projekt Komisji Zdrowia został uchwalony jednogłośnie.